Naprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata, prowadzi nas do rozważania, na czym polega królowanie, o którym mówi nam nasz Pan. Nie ma ono nic z naszych ludzkich przepychów, wynoszenia się, dbania o własną wielkość. Znakiem rozpoznawczym Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Jego panowania, jest postawa służby. To takie oczywiste, a jednak w życiu wygląda to bardzo różnie. Sąd ostateczny ujawni prawdę o naszym postępowaniu, o tajemnicy naszych serc. Pan nas rozpozna, o ile my sami rozpoznaliśmy Go w ubogim, głodnym i znoszącym niedostatek, zepchniętym na margines, cierpiącym i samotnym, mówił papież Franciszek w 2014 roku. Ta postawa rozpoznawania Chrystusa w człowieku potrzebującym naszej empatii, dobrego spojrzenia, słowa, jest jednym z podstawowych kryteriów ukazujących prawdę o naszym życiu chrześcijańskim. Jezus zachęca nas, byśmy się z Nim skonfrontowali każdego dnia, byśmy nie bali się Jego sądu, ale szukali dróg Jego miłości. Pomyślmy o naszym codziennym różańcu. Ta modlitwa jest bardzo piękna, ważna dla nas. Ma w sobie serdeczne związanie z Maryją, służebnicą Pańską, ale trzeba, by owocowała też w naszej czynnej miłości wobec braci, by jej słowa zamieniały się na praktyczne niesienie miłości. Można z różańcem w dłoni iść i służyć człowiekowi. Można tymi samymi dłońmi, co przesuwają paciorki różańca, ocierać łzy z twarzy porzuconego, zapomnianego bliźniego. Tak będzie naprawdę królował w nas Bóg. Królować będzie w nas miłość. Maryjo, bądź z nami na tej drodze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.